skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcać w lewo. Lewe lusterko, lewy kierunkowskaz Armii Krajowej Wyszyńskiego. Popatrzymy, co za nami się dzieje, bo zielone się dosyć długo pali. No, hamujemy i patrzymy za siebie. Hamujemy i patrzymy za siebie. Czyli pamiętać, jeżeli zielone światło się długo paliło, czy pali, to dojeżdżamy do niego z takim założeniem, kiedy się zmieni, czyli przygotowujemy się do możliwości zmiany, a nie, że ja za wszelką cenę zdążę. Mhm. Wtedy obserwujemy, co się za nami dzieje. Możemy lekko nogę zdjąć z gazu. Przygotowujemy ruch za nami do możliwości ewentualnej zmiany i zatrzymania, bo pamiętamy, żółte zabrania wjazdu za sygnalizator. I teraz, jeżeli chodzi o skrzyżowanie o ruchu kierowanym do skrętu w lewo, to my musimy, skręcając w lewo, wjechać na środek skrzyżowania i dopiero wtedy rozpocząć skręt. Czyli na tych prostych kołach wjeżdżamy do środka. Ten środek tutaj jest bardzo łatwo ustalić. On jest między torami, tak? Potem czyli jak? Skręcać. A potem dopiero skręcać, obserwując prawą stronę, oczywiście ustępując tym jadącym na wprost skręcającym w prawo, tak? I od gazu zaczynamy. Tak, wjeżdżamy na środek. Tak, zobacz, tutaj mamy taką sytuację, że tamci też skręcają w lewo, czyli o, do środka i wtedy patrzymy daleko, już na za przejście, a tym tak zwanym patrzeniem peryferyjnym obserwujemy, co się dzieje na przejściu. Mają zielone światło piesi, czyli zobacz, zobacz, tak, dokładnie, piesi mają pierwszeństwo, patrzeć. I wyjeżdżamy. Gazu, gazu, nie bać się tego gazu. Lepiej więcej niż za mało.